Wielomiesięczny brak kontaktu z rówieśnikami, kolegami szkolnymi, zdalne nauczanie, liczne nakazy i zakazy sanitarne. Tego wszystkiego doświadczyły w ciągu ostatniego roku dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Zdaniem specjalistów ogromna część najmłodszych członków rodzin będzie wymagała wsparcia psychologicznego po tych trudnych, nie tylko dla nich, doświadczeniach. Suwałki są takim miejscem, gdzie mamy co zaoferować. Mamy zatrudnione specjalistyczne osoby, mam na myśli psychologów, pedagogów, ale również mamy instytucje. Mamy szpital psychiatryczny, specjalizujący się w tej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, ale także poradnię pedagogiczno-psychologiczną. A wobec tego mamy pewne zasoby, które to zasoby powinny być wykorzystane do niesienia pomocy w tym czasie popandemicznym, tak to określę. Szanowni Państwo, jak przysłuchujemy się debacie, dyskusji i również tym głosom, które płyną w kierunku organu prowadzącego, którym to organem prowadzącym dla wielu naszych szkół jest Suwalski Samorząd, to wnioski są oczywiste, że zarówno uczniowie, ale również nauczyciele, ale także dyrektorzy oczekują wsparcia psychologicznego. Prezydent Suwałk podkreśla, że specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki są zatrudnieni w wielu szkołach oraz prowadzonej przez miasto poradni. U nas były dzieci już w wakacje, które nie poradziły sobie ze zdalną nauką w czasie pierwszej fali, tak, tego początku, są i teraz cały czas, więc problemów i zadań jest bardzo dużo, które są potrzebne do tego, żebyśmy sobie radzili. Ja myślę, że będą też potrzebne przez cały następny rok działania, tak? I raczej my nastawiamy się na taką pracę cały czas długofalową, związaną z tymi potrzebami. Teraz z własną ofertą wsparcia wychodzi również Suwalski Szpital Psychiatryczny. Niedawno uruchomiono tutaj ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Prezydent uważa, że aż prosi się, by nawiązać z nimi współpracę w zakresie wsparcia młodych ludzi w wychodzeniu z kryzysu. Nie tylko pandemicznego. Te problemy, one zawsze występowały, ale one teraz przybrały na sile. Ta pomoc psychologiczna, pedagogiczna, ona jest realizowana, szczególnie tutaj przez poradnie i przez pracowników suwalskiej oświaty, ale szerzej patrzymy na to, bo również te stany związane z zaburzeniami emocjonalnymi czasami doprowadzają do również przesilenia w naszych rodzinach i do właśnie przemocy w rodzinach. I tutaj Ośrodek Pomocy Rodzinie jest z nami, ale również i mamy NGOsy, mamy organizacje, które taką pomoc dzieciom niosą. Mam na myśli tutaj Fundację EGO prowadzoną też, która w swoim pakiecie ma, w swojej ofercie ma niesienie takiej pomocy i wiem, że no, też ma co robić. W całym województwie podlaskim przy aktywnym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego powstało aż 10 ośrodków świadczących pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Aż 5 z nich prowadzi Suwalski Szpital. To są Suwałki, to jest powiat suwalski, to jest Sokółka, Augustów i Sejny. Będziemy uczestniczyć aktywnie w pomaganiu pedagogom, psychologom, nauczycielom, dyrektorom, którzy zechcą oczywiście z nami współpracować. Natomiast to umożliwi przede wszystkim szybsze dotarcie do tych problemów, przede wszystkim umożliwi wczesną reakcję na problemy. Jak podkreśliła dyrektor Łapińska, specjaliści pracujący w ośrodku już widzą w codziennej pracy negatywne skutki alienacji najmłodszych. W tej chwili my mamy pod opieką około 300 osób, czyli 300 dzieci, które w ciągu tych kilku miesięcy zgłosiły się do nas. Te problemy, z którymi się dzieci zgłaszają, to są problemy, które myślę sobie, że wszystkim nam są znane. To są zaburzenia adaptacyjne, to są zaburzenia lękowe, to są uzależnienia cyfrowe, bardzo teraz niestety szybko rozprzestrzeniające się wśród naszej rzeczywistości.
z różnych pewnie względów. Ważne jest, by z pomocą przyjść szybko, mówiła Bożena Łapińska, ale również nie sposób nie docenić wagi wsparcia ze strony rodziców, szkół czy wychowawców. Współpraca w procesie terapeutycznym jest kluczowa i znacząco przyspiesza osiągnięcie pożądanego efektu. Nie można mówić o zdrowiu dziecka bez współpracy z rodzicem, z nauczycielem, z dyrektorem, z wychowawcą, czyli z tymi osobami, które bezpośrednio mają albo udział w jego wychowaniu, albo udział w jego opiece, albo udział w pomocy dziecku. Ośrodek będzie na mocy podpisanego porozumienia koordynował działania wielu instytucji, a przede wszystkim współdziałał z poradnią psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez miasto. Trudno, proszę Państwa, w tym momencie nie docenić pracy poradni pedagogiczno-psychologicznej, która jest na terenie Suwałk, ponieważ ta poradnia od lat już tutaj funkcjonuje, od lat pomaga tym dzieciom, natomiast ośrodek, który powstaje, ma przede wszystkim za zadanie współpracować z tą poradnią, ma za zadanie współpracować z tymi instytucjami, które opiekują się dziećmi. My mamy obowiązek w taki sposób rozeznać środowisko, mamy obowiązek w taki sposób zebrać informacje o dziecku ze wszystkich instytucji, żeby ten plan terapii, który powstanie w ośrodku, był oparty rzeczywiście na takim rozpoznaniu możliwie jak najszerszym. To porozumienie dzisiejsze pozwoli na to, że my z poszczególnymi szkołami na podstawie takiego upoważnienia, tak, które tutaj od pana prezydenta otrzymamy, my będziemy mogli z tymi ośrodkami podpisać tak zwane porozumienia szczegółowe, czyli porozumienia, które już ustalą, kto współpracuje, w jakim zakresie, kto jest odpowiedzialny.